Dzień dobry, zapraszam panów na rozmowę o pracę. Dzień dobry. Proszę usiąść. My się chyba znamy. Aż za dobrze. No, ciekawe, kto dostanie tą robotę po znajomości. No, nie powiedziałbym. To jest moja była żona. Jesteśmy rozwiedzeni. Teraz może bez problemu prowadzać się z tą swoją suką. A ty z tym łysym debilem. Uspokójcie się. Może nie jestem w takiej najgorszej sytuacji. Przepraszam, ale ten pół facet, pół idiota zawsze podnosi mi ciśnienie bardziej niż nowe przepisy podatkowe. A więc, mamy dwóch chętnych na jedno stanowisko. Macie w sumie panowie identyczne kwalifikacje i takie samo doświadczenie, więc decyduje znajomość języka angielskiego. Dobrze, kto będzie znał lepiej słówka, ten dostanie tą pracę. Może zaczniemy od pana. Jak będzie po angielsku osłupiały? To będzie osłupiały... Czas minął. Osłupiały to oczywiście flabbergasted. Teraz twoja kolej. Jak będzie po angielsku lider? Lider? Dobrze. Teraz kolej na pana. Jak powiemy po angielsku niezważający? Czas minął. Niezważający to oczywiście unmindful. Teraz czas na ciebie. Jak będzie po angielsku goal? Gol. To poprawna odpowiedź. No wiedziałem, oczywiście układu, układzik, pierdzielę was obydwoje, do widzenia. Gratuluję, dostałaś tą pracę. Kurczę, dzięki. Tutaj będzie mała zmiana w umowie. Nie będziesz zarabiał 5, tylko 10 tysięcy. Naprawdę? No, bardzo cię przepraszam, no źle cię oceniłem. Podpisz tutaj, tu i jeszcze tu. A, i napisz na tych dwóch kartkach, że ze wszystkim się zapoznałeś i zgadzasz się na wszystko. Dobra, wszystko podpisałem, ale czemu to dla mnie robisz? Nie dla ciebie. To pierwsze to umowa, a to drugie. Zgoda na podniesienie alimentów do 70% twojej wypłaty. Oż ty małp. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać ci, w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7-dniowym wyzwaniu językowym, dzięki któremu zrozumiesz, że nauka języków może być przyjemna, zabawna i pożyteczna jednocześnie. Ucz się języków i patrz, co podpisujesz.